Warszawy, z Nowego Dworu Mazowieckiego. Od wielu lat jeździmy na rajdy, zdobyliśmy około 10-11 tytułów mistrza Polski i wicemistrza. I tak, w tej chwili zajmujemy się organizacją imprezy tylko dla pojazdów do 1945 roku, właśnie w Nowym Dworze Mazowieckim. No a ja działam jako wiceprezes Automobil Klub Polski. Jeśli chodzi o techniczne sprawy, to zajmuję się tym. W tym roku była już 12. edycja naszego rajdu nowodworskiego. Przyjeżdżają samochody zagraniczne, Niemcy, Czesi. W tym roku było rozwiązały litewskie. Jest to impreza tylko dla samochodów, tylko dla samochodów przedwojennych. A zaprzyjaźnieni jesteśmy z Automobil Klubem Lubelskim. Zawodnicy z tego klubu przyjeżdżają do nas, a my do nich. Odrestaurowany około 10 lat. Jeździmy nim na mistrzostwa, bo on się bardzo nadaje na takie właśnie rajdy. Sprawuje się dobrze. Jest to samochodzik BMW Dixie 1929 roku. 750 pojemności, 15 koni. Sprawuje się dosyć dobrze. Nowy Dwór Mazowiecki, przynależność Automobil Klub Polski. Jest? Dziękuję bardzo. Pamiętaj, masz dobrze. Proste zderzaki, bez tych kół. Ma inne lampy, ma zupełnie inną tą lampę, bo ma w kształcie mewy, która w locie. I jeszcze pan o czymś mówił oprócz zderzaków. Oprócz zderzaków, tak. Kierunkowskazy, tak? Tak. To są te kierunkowskazy, bo potem w trzeciej serii są podłużne i zachodzą na boki. Trzecia seria ma inny grill. Tu mamy 16 szczebli w tym grillu. W trzeciej serii szczebli jest 32.